Ja przyszedłem normalnie w poniedziałek do pracy, yy, strajk już właściwie yy, był, więc stałem się mimowolnie uczestnikiem tego strajku. Moja zasługa, jeżeli chodzi o ten strajk, była właściwie stosunkowo mała. Byłem po prostu uczestnikiem. Pamiętam, że było bardzo zimno. Pamiętam, że mieliśmy warty na dworze, bo to był grudzień. I chodziliśmy z tymi drzewcami od, y, od kilofów, od łopat, i y, y, pilnowaliśmy kopalni wewnątrz. Pamiętam, kiedy y, w pewnym momencie koło kopalni przejechały czołgi. Jeden z tych czołgów się zepsuł, więc to była dość fajna, ciekawa gratka dla. Dla dzieci, które na drugi dzień po prostu po tym czołgu skakały, i to była taka w sumie. Myśmy sobie nawet nie znawali sprawy z tego. Te czołgi, oczywiście, jechały na kopalnię wujek wtedy, ale one, kopalnie Andaluzja, minęły. Myślę, że to była taka swoista, swoisty pokaz siły, żeby po prostu w ten sposób, jakby yy, pokazać, że władza, myślę, yy, że władza będzie jakby. Próbowała zastosować rozwiązania siłowe. Nie? I, I tak to trwało do czasu, kiedy polała się krew na wujku. I wtedy, kiedy my otrzymaliśmy informację, że na wujku polała się krew, że zginęło kilka osób, kilku górników, wtedy było wiadomo, że władza komunistyczna nie ustąpi. I wtedy to był główny asób do tego, żeby ten strajk zakończyć, bo jednak ryzyko Utraty życia lub zdrowia było bardzo duże. Było wiadomo, że władza nie ustąpi w tym momencie, że rozwiązania siłowe jakby będą się nasilać, a wujek był tego jakby takim głównym y, symptomem. Nie?